Kolejne wydanie biuletynu Fundusze Europejskie na Mazowszu już jest dostępne, a w nim o inteligentnych miastach mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Smart Cities, czyli inteligentne miasta, ale czy inaczej sprytne miasta, to dzisiaj coś więcej niż nowe technologie. To zaangażowanie społeczne, to współpraca, to partycypacja, to udział wszystkich podmiotów na terenie miasta w tworzenie tego miasta. Przestrzeni miejskich, to budżety partycypacyjne. W jakich dziedzinach miasta mogą być bardziej inteligentne? Miasta mogą i powinny być bardziej smart w różnych dziedzinach. Pierwsza taka oczywista to cyfryzacja, więc wykorzystanie i tworzenie nowych usług dla mieszkańców. Kolejne to środowisko, rozumiane tutaj jako przede wszystkim niskoemisyjność, chociażby projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. Kolejne energia, czyli wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na poziomie miasta. No i ostatni transport to przede wszystkim rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej, czyli ścieżki rowerowe, parkingi, parkuj i jedź, czy chociażby niskoemisyjny transport. Jak duże pieniądze z programu regionalnego przeznaczono w rozwój Smart Cities na Mazowszu? Mazowsze zainwestuje ponad 4 miliardy złotych w ramach funduszy unijnych w rozwój inteligentnych miast. Polityka europejska kładzie tutaj szczególny nacisk na partnerstwo i współpracę. Dlatego powstały też nowe instrumenty polityki terytorialnej. Zintegrowane inwestycje terytorialne to strategia wydatkowania środków unijnych przez 39 gmin dookoła Warszawy i samą Warszawę. Dodatkowo ponad 900 milionów złotych w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych, a więc strategii rozwoju 5 subregionalnych miast wraz z okalającymi je gminami. O czym jeszcze w drugim numerze biuletynu? Ekspansja zagraniczna nie jest zarezerwowana dla dużych korporacji. W światowym biznesie coraz lepiej radzą sobie mniejsze podmioty. Co więcej, przybywa polskich firm, które są globalne od urodzenia. Chcesz wyjść poza rodzimy rynek? Możesz liczyć na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. O partnerstwach nie tylko mówimy, ale pomagamy je nawiązywać. Organizujemy spotkania, które służą wymianie doświadczeń i znalezieniu partnera do projektu. Dlaczego warto? Partnerstwo dla nas na Mazowszu ma szczególne znaczenie. W ramach regionalnego programu bardzo mocno promujemy projekty partnerskie poprzez dodatkowe kryteria i dodatkowe punkty, w związku z czym te projekty mają większe szanse uzyskać dofinansowanie. Partnerstwo i współpraca różnych sektorów, tworzenie wspólnych projektów pomiędzy chociażby nauką a biznesem, ale też administracją i organizacjami pozarządowymi, to jeden z podstawowych celów zarówno polityki europejskiej, jak i naszej polityki na Mazowszu. Zresztą rozmawiamy na ten temat od kilku lat w ramach cyklicznie organizowanych imprez, które nazwaliśmy Forum Rozwoju Mazowsza. Kolejne Forum Rozwoju Mazowsza, już 7, odbędzie się w dniach 16-17 listopada na stadionie Legii Warszawa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej forumrozwojumazowsza.pl. Śledźcie też informacje na naszych portalach społecznościowych.